W sercu Maryi. Święty Ignacy Loyola. Ćwiczenia duchowne. Odcinek pierwszy, wstęp. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie. Krwi Chrystusowa napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie, męko Chrystusowa wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie, w ranach swoich ukryj mnie. Nie dozwól mi oddalić się od ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinie śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie abym ze świętymi twoimi chwalił cię na wieki wieków amen uwagi wstępne 1 uwagi mające na celu jakieś zrozumienie ćwiczeń duchownych które po nich następują celem ich jest również niesienie pomocy zarówno temu kto ćwiczeń udziela jak i temu kto je otrzymuje uwaga pierwsza pod tą nazwą ćwiczenia duchowne rozumiemy każdy rachunek sumienia, rozmyślanie, kontemplację, modlitwę ustną i myślną oraz wszystkie inne czynności duchowe stosownie do tego, co niżej powiemy. Bo jak przechadzanie się, chodzenie i bieganie to ćwiczenia cielesne, tak ćwiczenia duchowne to przygotowywanie i usposobienie duszy po to, żeby się pozbyć nieuporządkowanych przywiązań, a gdy się ich już pozbędziemy, żeby szukać woli Bożej i odnajdywać ją w ułożeniu własnego życia, tak, by zbawić duszę. 2. Uwaga druga. Osoba, która innej udziela pouczenia o sposobie i porządku rozmyślania i kontemplacji, Powinna opowiadać wiernie treść kontemplacji lub rozmyślania, przechodząc tylko od punktu do punktu i dodawać krótkie lub zbierające w całość wyjaśnienie. Osoba bowiem, która się oddaje kontemplacji, bierze z tej treści to, co naprawdę istotne, osobiście rozprawia nad tym i rozumuje, co w tym odnajduje, co się odrobinę bardziej przyczynia do wyjaśnienia lub odczucia treści. A dzieje się to albo przez swoje rozumowanie, albo przez to, że rozum oświeca moc Boża. Jest w tym więcej smakowania i pożytku duchowego, niż gdyby ten, który udziela ćwiczeń, zabrał się do bardzo szerokiego wyjaśniania, jak należy rozumieć podawaną treść. Bo przecież nie ogrom wiedzy napełnia i nasyca duszę, lecz raczej wewnętrzne rozumienie rzeczy i smakowanie w nich. 3. Uwaga trzecia. Ponieważ w dalszych ćwiczeniach duchownych posługujemy się rozumem, kiedy treść roztrząsamy, i wolą, kiedy wyrażamy uczucia. Zwracamy uwagę, że kiedy kierując się wolą rozmawiamy ustnie lub myślnie z Bogiem, naszym Panem, albo z Jego świętymi, trzeba większego uszanowania z naszej strony niż wtedy, kiedy rozważając posługujemy się rozumem. 4. Uwaga czwarta. Następujące ćwiczenia duchowne trwają cztery tygodnie, co odpowiada czterem częściom, na które się ćwiczenia dzielą. To znaczy, że pierwsza część zajmuje się rozważaniem i kontemplowaniem grzechów. Druga, życiem Chrystusa Pana Naszego, aż do Niedzieli Palmowej włącznie. Trzecia, męką Chrystusa Pana Naszego. A czwarta z martwych wstaniem i w niepowstąpieniem do nieba z dodaniem trzech sposobów modlitwy. Nie uważamy jednak, że każdy tydzień musi koniecznie trwać sam w sobie siedem albo osiem dni. Zdarza się bowiem, że w pierwszym tygodniu niektórzy później znajdują to, czego szukają, czyli skruchę serca, żal i łzy za swoje grzechy. Podobnie jedni są bardziej staranni niż drudzy w ćwiczeniach. I bardziej ich poruszają i doświadczają różne duchy. To też trzeba czasem skrócić tydzień albo go wydłużyć, i podobnie trzeba postępować w tygodniach następnych, i szukać materiału do rozmyślań zależnie od okoliczności. Tak jednak, by wszystko zakończyć mniej więcej w 30 dniach. 5. Uwaga piąta. Temu, kto przyjmuje i odprawia ćwiczenia, bardzo wielką korzyść przyniesie, jeżeli wejdzie w nie z wielkodusznością i wspaniałomyślnością wobec stwórcy i pana swojego. I jeżeli mu ofiaruje wszystkie swoje chęci i całą wolność, żeby się jego Boży Majestat posługiwał zarówno jego osobą, jak wszystkim, co posiada, odpowiednio do swojej najświętszej woli. 6. Uwaga Szósta. Ten, kto udziela ćwiczeń, może zauważyć, że w duszy odprawiającego je nie rodzą się żadne poruszenia wewnętrzne, takie jak pociechy albo strapienia, i że nie oddziałują na niego żadne duchy. Powinien go wtedy dokładnie wypytać co do ćwiczeń, czy je odprawia w porach na to przeznaczonych i jak je odprawia. Podobnie o uwagi dodatkowe, czy się ich pilnie trzyma. Wypytując szczegółowo o każdą z tych rzeczy. O pociesze i strapieniu będzie mowa w punktach 316 do 324, a o uwagach dodatkowych w punktach 73 do 90. 7. Uwaga siódma. Jeżeli udzielający ćwiczeń zauważy, że ten, który je odprawia, doznaje strapienia i pokus. Niech mu nie okazuje surowości ani szorstkości, lecz łagodność i słodycz. Niech mu dodaje otuchy i sił w postępowaniu naprzód, i niech mu odsłania podstępy nieprzyjaciela ludzkiej natury. Niech go wreszcie usposabia, by się przygotował i otworzył na przyjęcie pociechy, która nadejdzie. 8. Uwaga 8. W zależności od tego, jak dający ćwiczenia wyczuje, że ten, który je odprawia, przeżywa strapienie i odczuwa zasadzki nieprzyjaciela, a także pociechy, odpowiednio do potrzeby będzie z nim mógł omówić reguły pierwszego i drugiego tygodnia o rozeznawaniu duchów. Punkty 313 do 327 i 328 do 336. 9. Uwaga dziewiąta. Trzeba zwrócić uwagę czy ten, który rozpoczął ćwiczenia pierwszego tygodnia, jest człowiekiem nieobeznanym ze sprawami duchowymi oraz czy odczuwa pokusy prostackie i wyraźne, na przykład ukazujące mu trudności w postępowaniu w służbie Boga, naszego pana, takie jak trudy, wystawianie na pośmiewisko, obawa przed utratą honorów świata itd. Z takim niech udzielający ćwiczeń nie omawia reguł o różnych duchach drugiego tygodnia. O ile bowiem pomogą mu reguły pierwszego tygodnia, zaszkodzą mu reguły drugiego tygodnia. Są to bowiem sprawy bardziej delikatne i zbyt wzniosłe, żeby mógł je zrozumieć. 10. Uwaga dziesiąta. Kiedy dający ćwiczenia zauważy, że w odprawiającego je uderzają pokusy, pod pozorem dobra, niech wie, że to czas stosowny, by z nim omówił reguły drugiego tygodnia, o których już była mowa. Zazwyczaj bowiem nieprzyjaciel natury ludzkiej bardziej kusi pod pozorem dobra, kiedy się człowiek ćwiczy w drodze oświecającej, która odpowiada ćwiczeniom drugiego tygodnia, a nie wtedy, kiedy się ćwiczy w drodze oczyszczającej, która odpowiada ćwiczeniom pierwszego tygodnia. 11. Uwaga 11. Korzystną rzeczą będzie dla odprawiającego ćwiczenia pierwszego tygodnia, jeżeli nie będzie wiedział niczego o tym, co będzie musiał robić w drugim tygodniu. Niech raczej tak pracuje w pierwszym tygodniu nad zdobyciem tego, czego poszukuje, jakby się w drugim nie spodziewał czegokolwiek dobrego znaleźć. 12. Uwaga 12 udzielający ćwiczeń powinien zwrócić usilnie uwagę temu, który je odprawia, że każde z pięciu ćwiczeń lub kontemplacji, które winien odprawić każdego dnia, powinno trwać jedną godzinę. Niech zatem rekolektant stara się mieć zadowolenie w duszy ze świadomości, że wytrwał w danym ćwiczeniu pełną godzinę i raczej dłużej niż krócej. Nieprzyjaciel bowiem zwykł był bardzo zabiegać, by spowodować skrócenie godziny takiej kontemplacji, rozmyślania lub modlitwy. 13. Uwaga trzynasta. Podobnie trzeba i na to zwrócić uwagę, iż w czasie pociechy bardzo łatwo trwać w kontemplacji całą godzinę, a w czasie strapienia bardzo trudno wytrwać w niej aż do końca. To też odprawiający ćwiczenia, jeżeli chce podjąć działania przeciw strapieniu i zwyciężyć pokusy, powinien zawsze trochę przedłużyć ową pełną godzinę, bo w ten sposób nie tylko się oprze przeciwnikowi, ale go powali na ziemię. 14. Uwaga 14. Jeżeli dający ćwiczenia zauważy, że odprawiającego ogarniają pociechy i wielki zapał, Powinien go przestrzec, żeby niczego bez namysłu i nagle nie postanawiał ani nie ślubował. Im bardziej pozna, że jest to człowiek o niestałym usposobieniu, tym bardziej powinien go uprzedzić i napomnieć. Gdyby bowiem nawet założyć, że tego lub innego można nakłaniać do wybrania życia zakonnego, przez co się rozumie złożenie ślubów posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. I założywszy, że dobry uczynek spełniony na mocy ślubu jest bardziej zasługujący niż bez ślubu, to jednak trzeba dobrze się zastanowić nad własnym stanem i usposobieniem, oraz w jakim stopniu to ułatwi lub utrudni wykonanie rzeczy, na którą się chce przyrzec. 15. Uwaga 15. Prowadzący ćwiczenia nie powinien odprawiającego je nakłaniać raczej do ubóstwa lub do składania obietnicy, niż do rzeczy im przeciwnych, ani też bardziej do jednego sposobu lub stanu życia niż innego. Wprawdzie bowiem poza ćwiczeniami możemy nakłaniać wszystkich, którzy prawdopodobnie mają odpowiednie usposobienie, żeby wybrali wstrzemięźliwość, dziewictwo, życie zakonne. I każdy rodzaj doskonałości zakonnej. Jednak podczas takich ćwiczeń duchownych bardziej odpowiada i jest dużo lepsze poszukiwanie woli Bożej, którą sam stwórca i Pan przekazuje swojej pobożnej duszy, ogarniając ją swoją miłością i chwałą i usposabiając ją do wybrania drogi, na której będzie mu mogła lepiej służyć w przyszłości. To też niech dający je nie skłania się na jedną lub na drugą stronę, lecz raczej stoi w środku, jak języczek uwagi, i niech dozwoli, by Stwórca bezpośrednio działał ze stworzeniem, a stworzenie ze swoim Stwórcą i Panem. 16. Uwaga 16. W tym celu, czyli by Stwórca i Pan, oddziaływał z większą pewnością na swoje stworzenie, jeśli przypadkiem taka dusza odczuwa przywiązanie lub skłonności do jakiejś rzeczy w sposób nieuporządkowany, bardziej wypada ze wszystkich sił postępować w kierunku przeciwnym temu, do czego dusza w zły sposób się skłania. Na przykład, jeżeli się skłania ku temu, by mieć stanowisko kościelne albo dochody z majątku kościelnego. Nie dla czci i chwały Boga, naszego Pana, ani nie dla pożytku duchowego dusz, lecz dla własnych korzyści i zysków doczesnych? Ten się powinien przywiązywać do rzeczy przeciwnych i w modlitwach oraz innych ćwiczeniach duchownych prosić gorąco Boga, naszego Pana, o rzeczy przeciwne. To znaczy, że ani nie powinien prosić o taki urząd kościelny, ani o dochody z dóbr kościelnych. Ani o cokolwiek innego, dopóki jego Boży Majestat nie zmieni jego pierwotnego przywiązania tak, by powodem pragnienia lub posiadania tej rzeczy lub innej, była tylko służba i cześć i chwała Jego boskiemu majestatu. 17. Uwaga 17. Będzie rzeczą bardzo pożyteczną, jeżeli ten, który ćwiczeń udziela, nie chcąc pytać ani znać myśli i grzechów tego, który je odprawia, będzie jednak miał wiadomości o jego różnych poruszeniach i myślach, ku którym go ciągną różne duchy. Dzięki temu, zależnie od większego lub mniejszego pożytku, będzie mu mógł dać niektóre ćwiczenia duchowne odpowiednie do potrzeb duszy doznającej takich właśnie poruszeń. 18. Uwaga 18. Tych ćwiczeń należy udzielać odpowiednio do usposobienia ludzi, którzy chcą odprawiać ćwiczenia duchowne. To znaczy z uwzględnieniem ich wieku, wykształcenia lub uzdolnień. To też nie można człowiekowi prostemu lub słabego zdrowia przekazywać rzeczy, których nie będzie mógł spokojnie znieść i wyciągnąć z nich korzyści. Podobnie, odpowiednio do tego, jak się kto chce usposobić, tak trzeba ich każdemu udzielać, żeby mógł z nich czerpać większą pomoc i korzyść. Dlatego temu, kto jest gotowy przyjąć pomoc i pouczenie i chce do jakiegoś stopnia zaspokoić własną duszę, można przekazać sposób odprawiania rachunku sumienia szczegółowego punkty od 24 do 31 a potem rachunku sumienia ogólnego, punkty od 32 do 43. Jednocześnie każdego rana uczyć go można przez pół godziny sposobu modlitwy o przykazaniach, o grzechach śmiertelnych itd. Punkt 238. Zalecając mu również cotygodniową spowiedź z grzechów i, jeżeli może, przyjmowanie Komunii Świętej co dwa tygodnie. A jeśli tego bardziej pragnie, co tydzień? Ten sposób jest bardziej właściwy dla ludzi prostych, niewykształconych. Trzeba im wyłożyć każde przykazanie, a także grzechy główne, przykazania kościelne, pięć zmysłów i uczynki miłosierdzia. Podobnie, jeżeli udzielający ćwiczeń spostrzeże, że ten, który je odprawia, jest słabego zdrowia, lub obdarzony jest mniejszymi zdolnościami naturalnymi i dlatego nie można się po nim spodziewać wielkiego owocu, lepiej będzie, jeżeli mu da niektóre łatwiejsze ćwiczenia, żeby go doprowadzić do spowiedzi. Potem niech go nauczy niektórych sposobów odprawiania rachunku sumienia i niech mu nakaże spowiadać się częściej niż to czynił dotąd, żeby mógł zachować to, co zdobył. Nie należy wchodzić w zagadnienia związane z wyborem ani inne ćwiczenia wykraczające poza pierwszy tydzień. Chodzi tu zwłaszcza o sytuację, kiedy u innych można osiągnąć większy owoc, a dla wszystkich brakuje czasu. 19. Uwaga 19. Człowiekowi zajętemu sprawami publicznymi albo innymi pożytecznymi, wykształconemu albo zdolnemu. Można udzielać ćwiczeń, jeżeli na ćwiczenia poświęci półtorej godziny w ciągu dnia, wskazując w jakim celu człowiek został stworzony. Można też pouczyć go przez pół godziny o rachunku sumienia szczegółowym, potem podobnie o rachunku sumienia ogólnym, o sposobie spowiadania się i przyjmowania komunii świętej. Niech przez 3 dni każdego ranka odprawia godzinne rozmyślanie o pierwszym, drugim i trzecim grzechu. Punkty od 45 do 53. Przez następne 3 dni o tej samej porze rozmyślanie o grzechach własnych. Punkty od 55 do 61. Wreszcie przez następne 3 dni ciągle o tej samej porze takie samo godzinne rozmyślanie o karach odpowiadających grzechom punkty od 65 do 72. Do tych trzech rozmyślań trzeba mu podać 10 uwag dodatkowych. Punkty od 73 do 90. Podobnie trzeba postąpić z tajemnicami z życia Chrystusa Pana naszego. Co szeroko wyjaśnimy w dalszym ciągu tych ćwiczeń. 20. Uwaga 20. Człowiekowi wolniejszemu od zajęć, który chce we wszystkim w miarę możliwości robić postępy, można udzielić całych ćwiczeń duchownych w takim porządku, w jakim następują. Podczas nich zazwyczaj o wiele większą odniesie człowiek korzyść, o ile się bardziej oddali od przyjaciół i znajomych i od wszelkich trosk ziemskich, zmieniając na przykład dom, w którym mieszka, i wybierając inny dom lub pokój aby zamieszkać w nim w jak największym odosobnieniu, by każdego dnia mógł iść na msze świętą i nieszpory swobodnie, i bez obawy, że znajomi będą stawiać przeszkody. Z takiego oddzielenia wynikają między innymi trzy główne korzyści. Najpierw to, że przez oddalenie się od przyjaciół i znajomych, a także od wielu zajęć nieuporządkowanych w należyty sposób, po to, żeby służyć Bogu naszemu i panu i wychwalać go, zdobywa niemałą zasługę przed jego boskim majestatem. Po drugie, kto jest tak odosobniony i nie rozprasza uwagi na wiele rzeczy, ale się o jedno tylko troszczy, czyli o to, by służyć swojemu Stwórcy i zdobyć jakąś korzyść dla własnej duszy, ten posługuje się swoimi władzami naturalnymi bardziej swobodnie żeby zdobyć z większą pilnością to czego pragnie. Po trzecie. Im bardziej dusza nasza jest osamotniona i odosobniona, tym bardziej się może zbliżyć do swojego Stwórcy i Pana i połączyć się z Nim. A im bardziej się z Nim zjednoczy, tym bardziej będzie gotowa do otrzymania łask i darów Jego Bożej i najwyższej dobroci.